Cześć, witajcie moi kochani ponownie w krótkim filmie. Jak wiecie, ja od czasu do czasu robię jakiś cykl wyjaśnieniowy pewnych rzeczy. Bardzo fajne macie na dole, poszukajcie sobie tam, jak wejdziecie na fanpage, tu gdzie teraz jesteśmy, to w zakładce po lewej stronie jest zakładka filmy i tam dużo filmów, krótkich filmów wyjaśniających jest. I słuchajcie, robiłam taki cykl odnośnie spętań uroków, klątw, snujek, wszelkiego rodzaju negatywnych energii. A teraz na blogu opisuję i właśnie w tych krótkich filmikach wyjaśniających chciałam Wam tak pokrótce opisać różne rodzaje magii, dlatego że tej magii jest mnóstwo. Magia ludowa, czerpiąca z podstaw. Magia rytualna, o której będę dzisiaj mówiła. Magia ceremonialna, wysoka, czyli już tutaj naprawdę jakieś takie i zaklęcia, i rytuały, które od wieków są opisane, stworzone i trzeba się ich trzymać naprawdę z należytym pietyzmem. Znachorstwo, okultyzm, magia religijna, szeptuchowska, magia żywiołów, magia zielona, magia biała, magia czarna. Także tych jakby gatunków magii jest mnóstwo, ale nie dlatego, że jest magia lepsza czy gorsza, czy mocniejsza, czy słabsza. To są po prostu magia hoodoo, voodoo, różne. To są po prostu różne rodzaje magii, wynikające z różnych tradycji, z różnych chęci. To tak jakby porównywał śniadania, słuchajcie. Dla jednego śniadanie jajko jest cudowne, dla drugiego omlet, dla trzeciego parówka, a czwarty wypije jogurt i jest przeszczęśliwy. Dlatego, że tak naprawdę magia jest jedna, ale można ją trochę nazwać, podzielić właśnie od tego, co czynimy, jak czynimy i czego do tego wszystkiego używamy. I dzisiaj oczywiście pokrótce o magii rytualnej. To jest pierwszy film z tego cyklu, więc jeszcze na pewno będą inne. Ale dlaczego zaczynam od rytualnej? Dlatego, że jest ona mi najbliższa zaraz przed albo zaraz po magii ludowej, czyli po prostu to są takie sposoby, które stosuję i które lubię. Magia rytualna bardzo dobrze nam się kojarzy z Harrym Potterem i jego różdżką, dlatego że w magii rytualnej dosyć ważne są przedmioty, których używamy, ołtarze, na których czynimy, a ja jestem gadżeciara, jak zresztą widać za mną. Ołtarz lubię, różdżki lubię, świeczniki lubię, kamienie lubię, a właśnie z tych wszystkich rzeczy magia rytualna korzysta. Często jest ona tworzona w dość długich, pracochłonnych rytuałach, dlatego że jeżeli robimy coś pod jedną konkretną intencję, nie tak jak u mnie na kanale ogół, że zapraszam do kręgu, to wtedy mamy krótko, intensywnie, z mocą. To też jest właśnie rodzaj magii rytualnej, ale takiej grupowej. Natomiast jeżeli tworzymy magię rytualną dla siebie czy dla swoich bliskich, to bardzo często długo przygotowuje się świece, zbiera odpowiednie składniki, odpowiednio dekoruje ołtarz i tutaj każdy ten krok jest ważny. Również magia rytualna, zresztą podobnie jak ludowa, ale ludowa w troszeczkę inny sposób, magia rytualna bardzo kieruje się księżycem, czyli tak naprawdę czas czynienia uzależniony jest od pory księżyca, pory dnia, dzień czy noc, pora roku, godzina, jak wskazówka idzie do godziny czy po godzinie, także ta magia rytualna tutaj swoje zasady ma. I bardzo dobrze, jeżeli na przykład znajdziemy jakiś rytuał, czy robimy jakiś rytuał, żeby nie podważać tego, co autor miał na myśli, przynajmniej na samym początku naszego czynienia. Bo odwrotnie od magii ludowej, kiedy tak naprawdę ta wolność czynienia, nasza intuicja, przekuwanie zwykłych przedmiotów w przedmioty niezwykłe, magiczne, tak tutaj każdy przedmiot jest do czegoś. Każda rzecz jest do czegoś, każdy kamień czemuś odpowiada, każda świeca czemuś odpowiada. Są po prostu skonstruowane zasady po to, żeby się ich trzymać. Jeżeli robimy po swojemu, to tworzymy własny rytuał, który potem możemy powielać i patrzeć, czy działa. Natomiast nie powinniśmy cudzych rytuałów deprymować i właśnie iść
w takim kierunku, w jakim idą cudze rytuały. Tutaj ważny jest pietyzm trzymania się zasad. I gdybym miała degradować magię, a propos trzymania się zasad, to na samym dole byłaby magia ludowa, która ma pewne zasady, ale są one ograniczone kulturą, możliwościami, dostępnością sznurków, czarnej kury, zdrowego jajka. Tutaj pewna dowolność jest, oczywiście są zasady, ale jest pewna dowolność. W magii rytualnej już trzymamy się tych zasad z lekkim pietyzmem. Oczywiście możemy coś zmieniać, dodawać, ale to już są wtedy nasze rytuały, nie te rytuały ogólne. Pamiętajcie, że bardzo często koweny mają z góry ustalone rytuały. Księgi cieni, które czasem coś wypływa, wycieka, czegoś się możemy dowiedzieć. Są również napisane książki, jak użyć rytuału, ale mówimy tu o pełnych rytuałach, czyli odwołujemy się do sił, które mają nam pomóc, przywołujemy je, inwokujemy, ewokujemy, odsyłamy, dziękujemy. Ja akurat w swojej rytualnej magii bardzo często odwołuję się do żywiołów, nie do bogów i bogiń, no ale mamy zasady, których się trzymamy. Natomiast już magia ceremonialna to jest zasada w zasadzie, tutaj już każdy gest, odkąd zaczynamy pentagram, czy przywołujemy, czy odwołujemy, to już wszyściutko ma zwyczajnie znaczenie. Każda wiedźma, jeżeli jest wiedźmą eklektyczną, będzie tworzyła swoje własne rytuały, dlatego że część osób ma takie podejście, że chce należeć do kowenów, czuje się bezpiecznie i ma wsparcie, czegoś można się dowiedzieć, każdy w takim kowenie wnosi coś do tego zgromadzenia, jeden ma takie umiejętności, inne, ktoś coś słyszał, ktoś coś wiedział i to też jest fajne, ale również są wiedźmy, które są zrażone albo nie lubią tłoku, tłumu, nie lubią takich zasad, które tam, że ty musisz o tej porze i tu się spotykamy i musisz. Wtedy są to wiedźmy najczęściej eklektyczne, takie po prostu na swoich tych, no, miotłach lecą. No i bardzo często wykorzystując różnego rodzaju rytuały magii rytualnej, tworzą własne rytuały. W magii rytualnej również następuje celebracja świąt. O ile w magii ludowej to było wszystko na tej zasadzie, że żniwa żniwami, dożynki dożynkami, przednówek przednówkiem. Wtedy wiadomo, poszczono, bo nie było co jeść. Jak były dożynki, no to dziękowano za plony, żeby i napędzano, żeby w przyszłym roku były dobre. Tutaj już zima była i jule było i światła nie było i też próbowano to światło wyrwać spod ziemia, więc był rytuał, ale to nie było takie ustanowione i to przysłowiowa każda wioska miała swoje praktyki. Natomiast w magii rytualnej już celebrujemy te 8 sabatów, które również są zgodne z tym pierwotnym, takim rzec by się chciało, pogańsko-ludowym kołem roku, ale jednocześnie mają już jakieś swoje celebracje. A to na przykład krzyże Bridget robimy, tak? Teraz 1-2 luty, przywołując to światło. A to my robiliśmy też na kanale rytuał przywołania światła, błogosławienia świec. A to zaraz będzie Ostara, na którą zresztą serdecznie zapraszam, bo na pewno będzie na kanale dla wszystkich za darmożkę, ale również będzie rytuał ostarowy czyli dobrobytu po prostu, dobrobytu pudełkowy w sklepie Pentagram Joanna Wiśniewska, tak? Czyli tu się już będzie działo, jest celebrowanie tych świąt właśnie zgodnie z całym tym cyklem roku, kalendarzem. Magia rytualna zazwyczaj też, no, czemu magia ludowa jest tak różna? Bo magia ludowa nie miała zapisów, tylko tak przekazywała babka córce, córka wnuczce, wnuczka jeszcze dalej. I co się zapamiętało, w czym się wprawiło, to przetrwało. Natomiast właśnie magia rytualna miała zapisy konkretnych czynności robionych, czy w danych sabatach, czy na dane problemy. I dlatego ona jest taka bardziej, bym powiedziała, kwadratowa i skostniała niż ludowa, która ewoluowała. Jest prostsza, a jednocześnie wcale nie mniej skuteczna, bo to nie o skuteczność chodzi. Ja zawsze przy magii tłumaczę, że nie zależy moc od siły mocy, precyzja działania, bo zobaczcie, na przykład żołądka nie naprawimy młotkiem, tylko skalpelem. I o tym trzeba po prostu pamiętać. Magia rytualna działa na wszystkie dziedziny życia.
bo można nią przyciągać, odpychać, ochraniać, oczyszczać. I w zasadzie, której intencji sobie nie wymyślimy, to gdzieś jest zapis, jak zrobić rytuał, a jeżeli nawet takiego rytuału nie ma, to zgodnie z prawidłami, księżycem, gwiazdami, wiatrem, oddechem, kolorem świec, wstążek, możemy tą magię rytualną tutaj dopasować do swoich potrzeb. Magia rytualna to jest ten level trzymam się zasad, a ceremonialna to jest jeszcze ten level wyżej, czyli takie wzmocnienie jeszcze rytualnej. Nie pod kątem działania, tylko pod kątem, jak bardzo lubię się paprać i trzymać z pietyzmem wszystkiego. Dlatego, że na przykład właśnie w ceremonialnej każdy geścik jest ważny. Każda litera, tutaj ta magia kabalistyczna bardzo często, czy enochiańska, czy anielska, tam alfabety odpowiednie, tak? Tam już jest takie, jak ktoś lubi się bawić w zakony Złotego Brzasku, w masonerię, albo jestem ważny, bo dostałem błogosławieństwo, to magia ceremonialna jest dla niego. To też nie jest złe, bo każdy ma swoją estetykę i co kto lubi. Jedni lubią wolność, drudzy lubią się podporządkować w jakimś tam stopniu, no ale jest to rozróżnienie w magii. Ta magia rytualna właśnie jest spopularyzowana przez zakony i bractwa. Kiedyś ona miała taki elitarny charakter. Teraz w dobie internetu, wypływania wiadomości, ktoś się czymś pochwali, ktoś zbierze do kupy. Na szczęście mamy dostęp do tej wiedzy. Do wiedzy ludowej gorzej, powiem Wam szczerze, do wiedzy ludowej gorzej, bo ta wiedza ludowa jest w każdym regionie inna i mimo, że są pewne jednakowe zasady, to ona jednak zmienia się czasem z pokolenia na pokolenie. Natomiast, no właśnie, kiedyś alchemicy, królowie korzystający z usług alchemików, to była wszystko ta magia rytualna, wel ceremonialna, ponieważ ona była jeszcze bardziej skostniała. Także ja bym powiedziała tak, działania magiczne różnych magii mają ukierunkować nas na cel i ma zadziałać. Sposoby są różne i estetyka różna. Ja uwielbiam rytualną, dlatego że jak widzicie, kocham księgi, zapisy, kamyczki, kielichy, te kociołki, świeczniki, magiczne lustra, pentagramy, lampki, świeczki, której nie widać. Po prostu uwielbiam gadżety. Dlatego taka moja estetyka, ale też oczywiście trzymając się zasad, po pewnym czasie, kiedy z pietyzmem trzymałam się zasad tego, co wyczytałam albo mnie wyuczono, zaczęłam robić swoje rytuały i to już jest też magia rytualna, ale już taka po mojemu. Do wszystkiego człowiek dorasta. Czyli mniej więcej takie rzeczy w magii rytualnej. Za sekundkę trochę o magii ludowej. Także dzisiaj nadmiar wiedzy i informacji, ale trzeba ponadrabiać ostatnie 3 tygodnie, kiedy nie było, kiedy cokolwiek zrobić. Dokładnie tak. Także zaraz do Was wracam. A filmy umieszczam osobno z tego względu, żeby je umieścić na YouTubie potem pod odpowiednim tytułem, żeby nie było problemów ze zgrywaniem. Mam nadzieję, że się zgra.